raz kolejny przy współpracy z Opolskim Centrum Sportu i Rozrywki oraz przy dotacji z Urzędu Miejskiego organizujemy półkolonie w mieście. Tym razem jest to 90 uczestników. Atrakcje między innymi to wyjazd do Szalmentu na narty. Oprócz tego korzystamy z naszych obiektów, czyli skrytej pływalni, z lodowiska. Na krytej pływalni też będzie rozstawiony tor wodny Przeszkód, także będzie to dodatkowa atrakcja. Seanse kinowe w naszym sokółskim kinie, jak i korzystanie z hal sportowych. Także będzie dużo atrakcji i jeszcze na koniec ferii chcemy zorganizować kulik na stadionie miejskim, a także przewidzieliśmy dużo też atrakcji dla klientów pływalni, jak i klientów lodowiska. Poza, że tak powiem, tymi półkoloniami będzie rozstawiony tor wodny, tak jak wspomniałem, i będzie można korzystać z saun już od godziny 12, do czego zachęcamy bardzo serdecznie. Będą te zniżkowe wejścia na krytą pływalnię, na lodowisko. Wejście za godzinę to będzie około 4 zł, także są to korzystne ceny. Do zniżek są uprawnione dzieci i młodzież w wieku do 26 lat. Jeżeli chodzi o limity na naszych obiektach, to na dzień dzisiejszy obowiązuje 25 osób na krytej pływalni, aczkolwiek możemy ten limit zwiększyć o kolejne 25, tylko to muszą być już osoby zaszczepione z ważnym certyfikatem covidowym. Także na lodowisku są takie same zasady, 24 osoby wpuszczamy bez weryfikacji, a do 50 możemy dokoptować osoby jakby z ważnym certyfikatem covidowym. Ferie zaczynają się od 24 stycznia do 6 lutego. Jeżeli chodzi o półkolonie w mieście, to dzieci w wieku od 7 do 13 lat są zapisane na dwa turnusy.